Zajmuję się badaniami identyfikacyjnymi praktycznie poniekąd użytkowników obuwia, ponieważ tak się składa w naszej praktyce, którą my wykonujemy, to ekspertyzy śladów obuwia przede wszystkim, przynajmniej tak do tej pory to się odbywało. Przestępcy się bardzo szybko uczą i poniekąd życie na nas wymusiło pewne działania takie, które byśmy my mogli jakby nadgonić, poniekąd wykorzystując technikę do w badaniach naszych identyfikacyjnych, żeby móc jednak mimo wszystko te nasze badania posunąć do przodu, a co za tym idzie, nie tylko identyfikować ślady obuwia, ale również starać się identyfikować użytkownika tych butów, które ewentualnie do nas trafiają. Na czym to się wszystko opiera? Skąd to się wszystko bierze? No, sytuacja jest taka, że ślady obuwia, nawet jak są zidentyfikowane przez nas kategorycznie pozytywnie, trafiają do sądu jako dowód w sprawie, jest to niestety dowód pośredni. Nie wiem, czy koleżanka o tym wspomniała, co za tym idzie, jest zidentyfikowany przedmiot, czyli but. Co za tym idzie, but był na miejscu zdarzenia, na miejscu czynu przestępczego. Co za tym idzie, czy teraz kwestia jest, czy ten właściciel tych butów był w tych butach na tym miejscu tego zdarzenia. No i ponieważ niewątpliwie dużą zasługą jest tutaj mecenasów, którzy podpowiadają, że ewentualnie mogą znaleźć ci, którzy są oskarżeni, jakiś sposób, żeby się od tego wybronić na zasadzie, że to nie oni użytkowali ten but w danym momencie. I takich sytuacji było już kilka w naszej praktyce. Trafiając do nas te materiały dowodowe, my musieliśmy orzec, czy użytkownik tych butów rzeczywiście mógł użytkować te buty w danym momencie, czyli był na miejscu zdarzenia w tych butach. A wytłumaczenia w sądzie były takie tych ludzi, między innymi, że no są na tyle grzecznie wychowani, że przychodząc do domu zostawiają buty przed wejściem na zewnątrz. A w tym czasie no, ktoś mógł przyjść, wziąć te buty, które stoją przed wejściem, przed mieszkaniem, za drzwiami, mógł je założyć i pójść i kilka mieszkań wziąć, okraść, dokonując włamań. Co za tym idzie, no, trzeba było ewentualnie w tym momencie pomyśleć, jaka jest możliwość, po jakich cechach, na co zwrócić uwagę, żeby jednak oglądając takie buty, badając te buty przedmiotowe, móc zidentyfikować tego użytkownika, który te buty, że tak powiem, nosi. No i jak to bywa w praktyce, no trzeba było szukać wszędzie, gdzie można i no, żeśmy znaleźli taki jakby dla nas taką furtkę, której byśmy mogli skorzystać, to jest to, co wykorzystują ortopedzi w swojej praktyce. Na całym świecie w tej chwili jest bardzo popularny, w Polsce jeszcze nie, wykorzystywany jest sprzęt elektroniczny, taki podometr, który został zakupiony również przez nas jako pierwszą jednostkę na świecie, jeśli chodzi o policję. I staramy się z tego wykorzystać maksimum to, co można. Z jakiego względu? Ponieważ no, but jest tym odzieniem, które każdy z nas wykorzystuje na tej zasadzie, że praktycznie but dopasowuje się do użytkownika, jak i użytkownik swoją stopę dopasowuje do buta, który zakłada. W wyniku dłuższego użytkowania, co za tym idzie, taki but będzie nosił znamiona cechy stopy, która w tym bucie przebywała. Mało tego, but nabywa cechy użytkowe, poniekąd związane z mechaniką, z biomechaniką chodu danego użytkownika. Co za tym idzie, te wszystkie czynniki my możemy, między innymi dzięki takiemu podometrowi elektronicznemu, odtworzyć i ewentualnie starać się skorelować to, co jest jako cecha użytkowa na bucie powstała, czyli sposób zdzierania, kąt, pod jakim buty są zdzierane, czyli konkretnie kąt, pod jakim stopy są stawiane podczas chodzenia, my możemy w tym momencie odtworzyć, mając materiał porównawczy w postaci człowieka, który ewentualnie jest podejrzany o użytkowanie takich butów albo konkretnie dalej idąc o przebywanie na danym miejscu zdarzenia. Jeżeli w tym momencie, wiadomo, to nie jest tylko i wyłącznie jedyna rzecz, te badania obejmują większy zakres materiału porównawczego. Same buty nie wystarczą, muszą być buty porównawcze, które od takiego człowieka będziemy mieli możliwość uzyskania i dopiero pobranie modeli trójwymiarowych stopy, takie, które między innymi tutaj akurat jako przykład mogę pokazać, to wszystko razem powoduje to, że mimo że duży nakład pracy jest potrzebny, te badania prowadzą poniekąd do identyfikacji indywidualnej.
urządzenie, które jest wykorzystywane przez nas fizycznie do próby identyfikacji użytkownika obuwia, tak jak widać na materiałach w sumie firmowych, producentów, którzy takie podometry elektroniczne wykorzystują. Mniej więcej tak to sytuacja wygląda, że osoba badana musi przejść przez płytę podometryczną. Co za tym idzie, ona musi poruszać się w naturalny sposób. Takich przejść należy kilka wykonać, żeby móc potem odtworzyć naturalny sposób stawiania nogi, lewej i prawej. Czy w tym momencie, jeżeli ja będę miał powtarzalność takich ruchów, ja mogę wyłapać sposób naturalnego zachowania się, naturalnego sposobu chodzenia. Dzięki temu ja mogę skorelować ewentualnie to z cechami użytkowymi na obuwiu. Ponieważ wymóg procesowy niewątpliwie jest tu taki też, że my nie jesteśmy specjalistami od ortopedii. To poniekąd jest działka typowo medyczna. Co za tym idzie, jeżeli my wykorzystujemy, powołujemy się na pewne cechy biomechaniczne, które wykorzystujemy przy identyfikacji, należy niewątpliwie, to już jest opracowanie metodyczne, którym się zajmowałem wcześniej, wymóg jest taki, że staramy się filmować osobę, nie tyle ją jako fizycznie osobę, która przechodzi po płycie, tylko sposób chodzenia po tej płycie. I takie stanowisko musi być w tym momencie skompletowane do takich badań. I przykładowo jest tutaj przejście prezentowane, gdzie muszę w dwóch ujęciach daną osobę filmować, żeby móc ewentualnie później móc to skonsultować, jeżeli miałbym jakieś wątpliwości, z chirurgiem ortopedą, który ewentualnie może coś skorygować w sposobie mojego myślenia i interpretacji danego sposobu chodzenia określonej osoby. Czasami się zdarzy w sądzie, że ktoś może podważyć opinię, że ponieważ mówię, nie jestem specjalistą z zakresu medycyny, dlaczego ja od razu takie wydaję opinię albo się tak kategorycznie formułuję. Więc to wymaga, żeby ewentualnie zrobić właśnie w dwóch ujęciach takie przejście człowieka, który będzie badany. Dzięki temu wyeliminuję jakąkolwiek, w każdej chwili ja mogę zatrzymać i konsultować w tym momencie z lekarzem, prawidłowość, jeśli chodzi o budowę anatomiczną danego człowieka, jak i później to, co się możemy spodziewać na obuwiu, które dostajemy do badań. Jeżeli oczywiście jest prawidłowy sposób, prawidłowa budowa układu kostnego w stawie skokowo-piętowym danego człowieka, my wtedy wiemy, czego się spodziewać, jeśli chodzi o eksploatację obuwia, jak but będzie eksploatowany, jak będzie zdzierany. W przypadku, kiedy będzie już wystarczająca jakaś deformacja w tym stawie skokowo-piętowym, w przypadku tutaj supinacja czy pronacja, w ten sposób wiadomo, że już to przekoślawienie przenosi się w efekcie końcowym na but i ten but jakoś już w jakiś sposób zostaje zdeformowany. Obraz podometryczny pokazuje nam poniekąd punkty w trakcie przejścia przez płytę podometryczną, punkty maksymalnego nacisku, punkty tak zwane podparcia, jak i kąt stawiania stopy. To później w efekcie daje nam możliwość analizy porównawczej. To jest przykład właśnie układ punkty maksymalnego nacisku, to są te czerwone obszary. Tu jest efekt, jaki widać na wyściółce, chociażby w kapciu, który używamy w kapciu domowym. Punkty maksymalnego nacisku pokrywają nam się dokładnie w punktach tych, gdzie jest wytarcie na tej wyściółce kapcia, który widać. W tych badaniach, które tu wykorzystujemy, tak jak tu jest napisane, korelacja anatomiczno-biomechaniczna, poniekąd my staramy się odtworzyć to, co widać z budowy stopy na wkładce buta, które dostajemy do zidentyfikowania i robimy superprojekcję z obrazem podometrycznym, czyli to, co żeśmy zaobserwowali na płycie podometrycznej w trakcie przejścia osoby badanej. Taka korelacja później jest po złożeniu widoczna i pokazuje nam, co możemy i jaka jest zgodność ewentualnie tej osoby, którą badaliśmy, z tym materiałem, który mamy porównać konkretnie z tymi butami, które rzekomo musimy, czy ewentualnie są przypisywane tej osobie. To nie tylko widoczne jest na wkładce, ale tak jak powiedziałem wcześniej, również na butach od spodu, czyli na podeszwach, kąt, pod jakim jest właśnie stawiana stopa. Tu widać tą żółtą kreskę, koreluje między innymi z punktami maksymalnego zdarcia obcasów. Wiadomo, że to nie jest cecha indywidualna. Jakąś grupę ludzi można wziąć, wyodrębnić, która będzie miała, powiedzmy, ten sam kąt stawiania nogi. Ale to wszystko, łącznie z budową anatomiczną, łącznie z
tym, co możemy zobaczyć na odwzorowaniu stopy wewnątrz buta, na wkładce, to wszystko prowadzi do konkretnych ustaleń, które do tej pory, jak przynajmniej te ekspertyzy, które wykonywałem, dawały opinie kategoryczne, zarówno negatywne, jak i pozytywne. Wystarczy, żeby człowiek, który zakłada nowe buty, przez jakiś okres czasu użytkował je i but wzajemnie, jak i stopa do buta się dopasowują. Ta korelacja w obie strony idąca powoduje to, że powstają pewne wygniecenia, pewne charakterystyczne wydarcia w określonych punktach anatomicznych, od określonych paliczków, chociażby palcy w części czubka buta. Również w drugą stronę ja powiedziałem, że stopa się dopasowuje do buta. Dlaczego? Tutaj mamy zestawienie właśnie superprojekcji zdjęcia rentgenowskiego stopy w bucie wewnątrz i nałożone jest odwzorowanie tej samej stopy bosej na kartce papieru. Widać zniekształcenia w układzie właśnie palca małego, jak i palucha dużego tutaj palca, jak mimo wszystko cholewka buta ogranicza miejsce, które mamy wewnątrz buta, jak ogranicza układ kostny i powoduje deformacje, które później nam narzucają, jakby nie było, pewne trudności przy badaniach identyfikacyjnych, aczkolwiek ekspert już, który posiada pewne doświadczenie, będzie umiał sobie z tym poradzić. Tu jest tablica poglądowa do ekspertyzy, która była wykonywana dla człowieka, który był podejrzany o 8 włamań. Ślady obuwia pokrywały się na miejscach 8 włamań i te same buty były, że tak powiem, wszędzie rejestrowane, ślady tych butów. Osoba podejrzana została wytypowana. U tej osoby jedną parę butów, ponieważ te dwie pary butów się przewijały przez te 8 miejsc zdarzeń, ponieważ te dwie pary butów zostały u tej osoby znalezione, ale tak, jedna para została znaleziona na balkonie, druga para butów została znaleziona u ojca w bagażniku w samochodzie. Ekspert wykonywał ekspertyzę na ślady butów z tych 8 miejsc włamań. Tak, te buty powtarzają się, tak to te buty były na tych włamaniach, ale te buty. No i teraz co idzie dalej? Ten człowiek się wypiera, że to nie są jego buty. Owszem, te buty mogły być, ale to nie on był w tych butach. Teraz kwestia była udowodnienia, że to on jednak użytkuje tylko i wyłącznie te buty, co za tym idzie. On musiał być w tych butach na tych miejscach tych włamań. Co za tym idzie, wymóg metodyczny do tych badań narzuca to, że jednak potrzebna jest para butów porównawczych, które ewentualnie ta osoba mówi, że to je użytkowała. Co za tym idzie, jest punkt odniesienia do badań porównawczych w dalszej części. Udało się zabezpieczyć 3 pary butów, których on się już przyznawał, że to on użytkował. W 2 parach butów oczywiście już wewnątrz wkładek nie było. Nie było wkładek, wkładki były wyrwane. Co za tym idzie, już jeden poziom badań identyfikacyjnych został, że tak powiem, zubożony, ponieważ nie było widać odwzorowań stopy, które były wewnątrz w tych butach. Udało się znaleźć jeszcze 1/3 parę butów, gdzie wkładki były, mimo że nie od tych butów, były wewnątrz i można było ewentualnie skorzystać z tego materiału już jako materiał do badań porównawczy. Wymóg metodyczny następny narzuca, ponieważ no tutaj jest jakby nie było identyfikacja człowieka, identyfikacja stopy, pobranie materiału porównawczego w formie odcisków zarówno bosych stóp, jak i stóp w skarpecie. Dlaczego? Ponieważ no w większości zakładamy buty na stopy odziane, czyli na buty, na stopy, które posiadają na nodze skarpetkę. Skarpetka jest tym elementem, który ogranicza w jakiś sposób i już narzuca pewien parametr, jeśli chodzi o przestrzeń stopy, która, że tak powiem, będzie mogła zajmować w bucie. Oprócz tego, no, to co już przedstawiałem, pokazywałem, wykonujemy takie modele trójwymiarowe stopy osoby badanej, żeby móc później ewentualnie przy badaniu, analizowaniu danego obuwia przy rozcięciu móc dopasować, czy rzeczywiście budowa anatomiczna, czyli układ palców, elementy długości paliczków, sposób ewentualnie wydzierania od paznokci danego palca, które się odwzorowują wewnątrz na cholewce w bucie, czy ewentualnie to jest możliwość dla naszego dalszego, że tak powiem, badania porównawczego, która no coś nam wnosi w tych badaniach. W tym przypadku
robiliśmy model trójwymiarowy od tej osoby, no niestety mały błąd techniczny spowodował, że trzeba było powtórnie wykonać modele te trójwymiarowe, czyli powtórnie trzeba było modelować te stopy, które wykorzystują do tego odpowiedni silikon. No efekt był taki, że tutaj przedstawione jest na zdjęciu, no niestety stopy przy powtórnym badaniu przez osobę tą zostały podkurczone i tak jak zostały przedstawione tutaj na materiale poglądowym, ten właśnie to podkurczenie dosyć charakterystyczne widać, czyli widać, że świadomie osoba badana już zniekształcała obraz swoich stóp. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest wszystko. Wykorzystujemy właśnie ten podomet elektroniczny po to właśnie, żeby między innymi spróbować odtworzyć biomechanikę chodu, czyli biomechanikę też zdzierania danego obuwia. To punkty maksymalnego nacisku, kąt, pod jakim stopa jest stawiana, to jest wszystko rejestrowane na podometrze i przy analizie iluś przejść, kilkukrotnego przejścia, jeżeli jest powtarzalność na takich przejściach dla lewej i prawej stopy, w tym momencie mamy materiał, który nam już jednoznacznie pozwala odtworzyć sposób chodzenia danego człowieka. Zestawienie takie korelacyjne właśnie po wydrukowaniu takiego obrazu podometrycznego stopy. Zestawiamy to z fotografią podeszwy chociażby buta w skali 1:1. Ta fotografia oczywiście musi być wykonywana przynajmniej w skali zbliżonej, bo wiadomo, że no nie zawsze idealnie co do milimetra może takie zdjęcie powstać, aczkolwiek to już w tym momencie to nie jest aż tak istotne. W każdym bądź razie punkty maksymalnego nacisku możemy w tym momencie skorelować z punktami wydzierania, z obszarami wydzierania podeszwy, jak i z kątem stawiania stopy, czyli tym punktem, gdzie jest maksymalnie zdzierana krawędź obcasa. W jednym, jak i w drugim przypadku to są właśnie, to jest materiał porównawczy. Niestety każda z tych ekspertyz narzuca pewien sposób jakby wizualizacji. Poniekąd te ekspertyzy są wykonywane dla laików, którzy nie mają pojęcia o tych badaniach i to jako dowód później w sprawie poniekąd ma przekonać osoby, które decydują, osądzają danego człowieka, który jest podejrzany o konkretny czyn. Więc tutaj już na tej tablicy, które tu widać, mamy fotografię wkładek z butów, lewych butów. Dwie wkładki to są buty w tym momencie, jeden i drugi but z tych par, które były kwestionowane przez człowieka, który mówił, że to nie te, że to buty, które były na miejscu zdarzenia, to nie on w tym momencie był użytkownikiem tych butów. I jedna para i wkładka z jednej pary butów porównawczych, których twierdził on już, że te buty użytkuje osobiście. Co za tym idzie, wkładki z butów dowodowych, wkładka z buta porównawczego. Jak widać, odwzorowania stóp w tym przypadku i w drugim są dosyć w miarę czytelne. Widać zarówno odwzorowania palców, jak i przedostopia. W dalszej części śródstopie to już gorzej, jeśli chodzi o obszar pięty. Tak samo i w tym przypadku. To, co widać w tej chwili, ja obrysowuję konturem czerwonym. No to już jest taki dla nas techniczny sposób zaznaczania w materiale dowodowym, gdzie używamy koloru czerwonego, ale chodzi o to, że w tym momencie widzimy już bardziej jakby dokładnie, gdzie to odwzorowanie stopy, w jakim obszarze ono jest widoczne. W przypadku wkładki z butów porównawczych te obszary tutaj są również zaznaczone, na pewno nie widać zarówno na tych zdjęciach pewnej przestrzeni trójwymiarowej. Te wkładki są w jakiś sposób nie tylko, że zabrudzone albo jakiś obszar, który widać, że jest jakoś wygnieciony, on w trójwymiarowości jeszcze dodatkowo są wypuklenia, akurat tutaj w kolorze zielonym zaznaczyłem, gdzie ewidentnie jest dosyć mocny był nacisk i ta wkładka jest bardziej wgnieciona jakby w tych punktach maksymalnego nacisku. I teraz co jeszcze tutaj w tym momencie do wizualizacji ja przedstawiłem? Ponieważ na tej wkładce z buta dowodowego, jednego z nich, najbardziej jest kontrastowe odwzorowanie stopy, czarne na białym, więc ja to odwzorowanie stopy na tej wkładce komputerowo powiększyłem i przeniosłem na odwzorowanie, na fotografię tej wkładki z drugiego buta dowodowego. W tym momencie możemy zaobserwować, jaka jest korelacja między w układzie palców i przodostopia. Co za tym idzie, jeden but, jak i drugi, lewy, były użytkowane przez tą samą osobę, czyli przez tego samego człowieka, konkretnie przez tą samą stopę.
lewą stopę. I teraz to zdjęcie komputerowo powiększone w skali 1 do 1 przyniosłem również na fotografię wkładki z buta porównawczego. I co tutaj możemy zaobserwować? Tak samo, ten sam układ palców i przedostopia pokrywa się z buta dowodowego, jak i z wkładki buta dowodowego, jak na wkładce buta porównawczego. Poniekąd pośrednio pokazałem, że buty dowodowe, lewe buty dowodowe, były użytkowane przez tą samą osobę, przez tą samą stopę tego samego człowieka, co za tym idzie. To, co tutaj przedstawione było właśnie w obrysie, co było widoczne na jednej z tych wkładek butów dowodowych, nałożyłem obraz podometryczny tej osoby badanej, która przeszła przez płytę podometru elektronicznego. I widzimy, jaka jest korelacja z punktu nacisku, gdzie jest maksymalny nacisk, jak i w układzie zarówno przodostopia i w układzie palców. Co za tym widać, ta osoba użytkowała te buty. Czyli na wkładkach tych trzech butów, lewych butów, jest odwzorowana ta sama stopa. Wykorzystując trójwymiarowe modele stopy, które wykonujemy z użyciem materiałów silikonowych, po rozcięciu butów, przedmiotowych butów, które dostajemy do badań, możemy te trójwymiarowe modele stóp wykorzystać przy analizie zdzierania chociażby wewnętrznych elementów cholewki. Tutaj widać w obszarze części palcowej, gdzie paznokcie, jak i paliczki palców, ze względu na nacisk stopy na buty, jak i buty ograniczające w znacznej mierze, widocznie dosyć duże naprężenia były, stopę w tym miejscach, powodowały, że wzajemne oddziaływanie powodowało przedzieranie się w tych punktach, gdzie akurat są palce, dokładnie tej wewnętrznej części cholewki. W tym przypadku właśnie w tej ekspertyzie można zobaczyć idealna korelacja tych punktów wydarcia z układem właśnie anatomicznym tej stopy, która posłużyła jako model, który w tej chwili tutaj jest prezentowany. Co za tym idzie, że nie tylko DNA, nie tylko daktyloskopia, ale jeżeli są cechy użytkowe, jeżeli buty noszą znamiona jakiegokolwiek, może nie zupełnie jakiegokolwiek, na pewno jakiegoś okresu użytkowania, co za tym idzie, istnieje możliwość bezpośredniej identyfikacji tego użytkownika, tego obuwia.